Ponoć, gdy pana Frasyniuka Elżbieta brała na przesłuchanie, to nie wahała się zgniatać mu kochones szufladą biurka. Władek nie pękł. Wytrzymał. Nie sypnął. Pomimo tego, że pan Bozia obdarzył mnie nieskrępowaną raczej wyobraźnią, nie jestem sobie w stanie wyobrazić na miejscu Frasyniuka pana generalnego prokuratora Zbycha Ziobrę, przez wielu zerem zwanego. A gdy jeszcze słyszę, że owo zero śmie herosa komunistycznej opozycji nazywać śmieciem, to ja, odwołując się do wspomnianej wcześniej wyobraźni, no, oczywiście nieskrępowanej, taki widzę obrazek. Niedaleka przyszłość gdzieś w Polsce, pewien były wysoko postawiony decydent rządowy wreszcie ciężko pracuje. Dzień w dzień za pomocą małego kilowka i łopatki napełnia urobkiem wagoniki w zapomnianej kopalni wolframu. Ale i tak woli to od powrotu do celi, gdzie jak co noc będzie zmuszony do odgrywania roli kobiety dla osadzonych współwięźniów. Bo przecież taki śliczny jest. Zastanawiam się, czy równie dzielnie zniósłby ból dziury, tak jak Frasyniuk tortury SB. A co do śmiecia, byłbym dumny, panie Władysławie, trafiając z panem do jednego kontenera. Szacunek.